Młodzi socjaliści, cała trójka, napisali list otwarty do byłego prezydenta pana Kwaśniewskiego, w którym besztają go, besztu, za to, że bierze pensję od bogatego milionera krwiopijcy pana Kulczyka w wysokości 50 tysięcy miesięcznie za doradzanie mu w różnych tam sprawach. Krawat, wino, kawior, takie tam. To pan wraz z Leszkiem Millerem prowadził zakulisowe negocjacje z Janem Kulczykiem na temat spółek Skarbu Państwa, uprzywilejowując tego przedsiębiorcę i przyznając mu nieuzasadniony niczym wpływ na działanie PKN Orlen. Być może gdyby nie te negocjacje, teraz nie otrzymywałby pan wielu tysięcy złotych za doradzanie Janowi Kulczykowi? Pytają mnie wprost, sugerując, że pan Kulczyk płaci raty panu Kwaśniewskiemu za ułatwienie panu Kulczykowi stanie się jeszcze kulczykowszym. To podział łupów ze wspólnego interesu, zdają się sugerować młodzi socjaliści. Młodzi socjaliści, no, cudzego nie znacie, swego nie doceniacie. Tak się brąchacie, a jak powstawał amerykański dobrobyt? Na rabunku i mordowaniu Indian, zarażonych ich cholerą. U nas w Polsce nie mord, nie zakażone cholerą koce, tylko metody biurowe. Spinacze, dziurkacze, drink doprowadziły do powstania kapitału, wiadomo, kultura łacińska. A w ogóle, młodzi kochani socjaliści, no, wy nie rozumiecie ideałów współczesnej polskiej lewicy, który brzmi jak najwięcej na lewo i kawior.